Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobiły dzbany. I tutaj będzie klasyczny przegląd plus malutki bonus, ale po kolei. Najpierw ceramiczny książę, czyli człowiek, który zajął w tym tygodniu podium, a jest nim Marcin Harała z PiS. A wszystko zaczęło się na Pomorzu. Tutaj, w urokliwej miejscowości Krokowa, odbył się piknik. Były dmuchańce, był zespół Disco Polo, była kiełbasa, po prostu klasyczny piknik. Co jednak zastanawiające, to to, że piknik był finansowany przez Centralny Port Komunikacyjny, zwany dalej CPK, czyli flagową, gigantyczną inwestycję PiS, która ma powstać pomiędzy Warszawą a Łodzią. No i teraz pytanie, co port komunikacyjny pomiędzy Warszawą a Łodzią ma wspólnego z festynem nad morzem? Ano to, że pełnomocnikiem rządu do spraw CPK jest wiceminister Marcin Horała, a Krokowa to gmina w jego okręgu wyborczym. I ten dzban za pieniądze CPK, znaczy CPK, za wasze pieniądze, to z waszych podatków, zrobił sobie imprezę nad morzem w swoim okręgu wyborczym, żeby tam przekonywać swoich wyborców do tego, że jaki on jest fajny. I w tym serniku bezczelności jest więcej rodzynek. Tak wygląda obecnie Centralny Port Komunikacyjny. Do tego w zeszłym roku zanotował 243 miliony złotych strat, z czego na pensje samego zarządu poszły ponad 2 miliony złotych. I kiedy zapytano Marcina Harałę, dlaczego urządza piknik w malutkiej miejscowości nad morzem, który ma promować gigantyczne centrum komunikacyjne w centrum kraju, ten odpowiedział, że z lotnisk i linii kolejowych korzystają nie tylko ludzie mieszkający w ich bezpośrednim sąsiedztwie. No to trzeba iść za ciosem i zrobić na przykład w Wiliczce piknik promujący port promowy w Gdyni. No bo nie wiadomo nigdy, kiedy ktoś wyjdzie z kopalni w Wiliczce i powie, nie wiem, czy to lizanie soli, czy ta różnica ciśnień, ale bym zwiedził Karlskronę.